Witam Państwa w kolejnym programie. Dziś moim gościem jest ponownie pan doktor Witold Zych. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Panie doktorze, nawarstwiło się kilka spraw, które leżą w, w, w Pana zainteresowaniach, które toczą się już od niemałego, nie, nie niekrótkiego czasu. Wręcz przeciwnie, są to czasem boje wieloletnie. Walczy Pan o pewne ważne dla miasta sprawy. Przynajmniej Pańskim zdaniem, ale Pana zdanie podziela także wielu mieszkańców, którzy podpisują się pod niektórymi projektami e, uchwał czy postulatami, które Pan formułuje. E, pozwoli Pan, że przegląd, dokonamy przeglądu trzech takich najważniejszych problemów, o które Pan walczy. E, pierwszy z nich to zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Za powołaniem którego zbierał pan podpisy mieszkańców. Tego się zebrało bardzo wiele. W tysiącach to pewnie pan mi zaraz powie, ale okazało się jednakowoż, że Rada Miasta, mimo że przyczyniła się do m.in. pańskich postulatów i taki zespół przyrodniczo-krajobrazowy powołała. To okazało się, że organy nadzorcze, a konkretnie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił, stwierdził nieważność tej uchwały Rady Miasta. I tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego de facto nie mamy. Co to oznacza? To oznacza, Prawdę przepraszam, to oznacza. Prawnie mamy. Oczywiście są tablice. Cały czas. No dobrze, ale moje pytanie jest w takim razie krótkie. Czy nadleśnictwo Nowa Dęba ma prawo dokonywać tam wycinek, czy też nie? Zgodnie z prawem w tej chwili tam jest zespół, są tablice informacyjne, także do czasu odwołania, do czasu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. A, mówi Pan o procesie, tak. o procesie odwoławczym, ten wyrok, że ten wyrok, wyrok jeszcze. Prawomocny. No ale w którą stronę to zmierza? No, zmierza do, mam nadzieję, do pozytywnego jakby rozwiązania. E, panie redaktorze, ja wiem, że ta sprawa jest dosyć e, ważna, bo rzeczywiście ponad 1700 osób się podpisało no e, i to była inicjatywa obywatelska i w tej chwili ja, jako przewodniczący tego społecznego komitetu, jeszcze w tej chwili nie mamy uzasadnienia tego wyroku, który jest szokujący dla wielu osób, bo przyrodnicy i specjaliści wręcz mówią, że to jest jakby zaprzeczeniem ochrony przyrody, bo te same zapisy, które myśmy zastosowali, obowiązują w istniejących zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, a jest ich ponad, ponad 300. No i tu paradoks polega na tym, że, że wojewoda, który odrzucił skargę, bo na uchwałę Rady Miasta była skarga nadleśnictwa. Przez nadleśnictwo. Przez nadleśnictwo, nie? tak. Została odrzucona przez wojewodę. Wojewoda opublikował w dzienniku urzędowym. Zgodnie z prawem nastąpiła, jakby, no, powstał ten zespół. Uh -huh. I potem sam wojewoda na wniosek Lasów Państwowych nagle pojawiły się pisma i wojewoda sam zaskarża razem z Lasami ten sam wniosek, który jeszcze, powiedzmy, miesiąc wcześniej przyjął. No i wyrok mamy taki jaki wyrok no, lasy pod, uważają, że to im ogranicza możliwość gospodarowania y, na, mhm, na, na okay. tym terenie także to to jest jakaś taka paradoks w tej całej sytuacji polskiego prawa, bo prawo polskie daje możliwość Radzie Miasta ustanowienia Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego i co ważne, nie musi się pytać o, o stanowisko Lasów Państwowych, także Rada Miasta sama może to ustanowić, a w tej chwili na wniosek Lasów Państwowych Wojewoda zaskarża tą, tą, tą uchwałę i to jest coś takiego, nie wiem, jak ten program Państwo w Państwie, no, tu, no, kompletna sprzeczność, także czekamy ty... wszyscy, czek na uzasadnienie. Yy, zapewne uzasadnienie. zapewne zapoznał się pan z tym wyrokiem stwierdzającym nieważność uchwały rady miasta i czy z niego z tego wyroku z można nie wysnuć nie ma uzasadnienia nie można tej wysnuć tej o co chodzi w, w tej bo po, podobno wystarczy jeden, jeden mały punkt spośród dziesięciu pan wie jakie są wyroki sądów tutaj naprawdę w, w mojej ocenie w ocenie prawników którzy reprezentowali też miasto no są wszyscy zdziwieni taką postawą, bo to jest jakby zaprzeczenie pewnie. Twojej wcześniejszej postawy. Tak, raz, że zaprzeczeniem, ale też no to w tej chwili biorąc pod uwagę te argumenty, to żadnego zespół. Żaden zespół w Polsce nie powinien powstać i nawet powinien być zlikwidowane, prawda? No, no bo, 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 bo lasy mają teraz inne stanowisko. Dobrze, czekamy na uzasadnienie. Taki tak. jest obecny stan prawny, a kto złoży że tak powiem, zaskarżenie do Naczelnego Sądu, Asmistrza, Stowarzyszenie Pańskie, czy też, Rada, czy też Rada Miasta. Musi prezydent zadecydować, także tutaj jako przewodniczący komitetu w imieniu obywateli wszystkich apeluję do pana prezydenta, żeby po uzasadnieniu, żeby, żeby to zrobić. Ze strony prawników miasta mam tu taką gwarancję, że, że coś takiego nastąpi. Przejdźmy do drugiego Pola pańskiej działalności, a właściwie wieloletniego wieloletniej pasji, z jaką y, próbuje Pan stworzyć nad Jeziorem Tarnobrzeskim y, ujęcie wód siarczkowych, y, które to ujęcie ma być tylko początkiem y, pewnych działań promocyjnych dla miasta, y, wręcz y, ośrodek balneoterapii. jak to no? balneoterapia, no, co, co krótko jest mówiąc zawodne, baseny tak, z wodą tak, termalną, tak, tak. leczące schorzenia reumatyczne, stawowe, tak. różne inne. Y, Siedem przeprowadzonych spraw w wojewódzkim sądzie i naczelnym sądzie administracyjnym zostało zaskarżonych przez te sądy. Mam na myśli decyzję prezydenta miasta Tarnobrzega, czy też uchwały Rady Miasta, które te sądy nakazują wręcz prezydentowi. Budowę tego ujęcia, ujętej zresztą w budżecie obywatelskim na rok 2022-2021, niewykonywanie tych wyroków następuje już po siedmiu przegranych sprawach w sądach administracyjnych i teraz. Znowu piłeczka jest po stronie Rady Miasta, tak? Radni no, muszą musi, podjąć. Musi decyzję. na najbliższej sesji muszą Co decydować. Radni muszą zdecydować? No albo prezydent złoży wniosek o do odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i mam nadzieję, że radni odrzucą ten wniosek, bo już w czasie ostatniego głosowania pięciu czy sześciu radnych było przeciwne mhm. decyzji, także tutaj. Czyli zachęca pan radnych, radnych do odrzucenia wniosku, tak, jeśli prezydent będzie uparty i znowu tak, wystąpi? Bo, bo to naprawdę nie jest w interesie miasta, bo to. Już... Pomijam już pierwszy przypadek, budżet 2020, gdzie złamano te wszystkie przepisy. Teraz mamy podobną sytuację. Jest to jakby ewenement też chyba na skalę, na skalę ogólnopolską, że się nie realizuje budżetu. I popełniono notabene te same błędy, które popełniono dwa lata temu przy budżecie. Także nic jakby się nie uczą władze miasta, nie, nie potrafią przygotować pewnych rzeczy. No, i tu jest clue, to jest Rio, bo Rio jest, no to są prawnicy, to są specjaliści i to właśnie zastanawiające jest to, że oglądałem ostatnią sesję absolutoryjną, gdzie że wszyscy radni obozu prezydenta powołali się na kompetencje, na, na wiedzę Rio, bo to była pozytywna opinia, opinia o, o, o prezydencie, budżetu, a w tak? tym samym sytuacji negują Rio tych mm. samych, mm. te same osoby, które tutaj wskazują mm. na błędy, negują ich i twierdzą, że oni mają rację. Także Mam nadzieję, że, że radni tutaj podejmą y, tutaj dobrą decyzję. I odrzucą wniosek I, e, tak, prezydenta tak, tak, o zaskarżenie. Tam inne wnioski kolejnej... też były źle przygotowane. Także na, wniosek z wody Siaczkowej był kolejnym i jeszcze ulica, ulica Słomki. Przyznam się panu, że troszkę można się pogubić w tych decyzjach, w tych intencjach. Y, mam na myśli głównie postawę prezydenta, bo nie tak dawno czytałem przecież, że istnieje jakiś odwiert, który był badany, on wprawdzie istnieje nowodębskiej stronie zalewu, czyli nie na terenie miasta, a gminy Nowa Dęba, ale nie zmienia to faktu, że jest to nad jeziorem jest to czynny odwiert, który można było zbadać i profesorowie z AGH wydali opinię o tym odwiercie. Czy wynikało z tego, z tej rozmowy, czy z tego wywiadu, nie pamiętam, jaki to był i gdzie ten artykuł konkretnie był, ale prezydent Bożyk jakby wyrażał w nim nadzieję, że uda się to wszystko zbudować i, 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 i że będą pozytywne decyzje. To jest kwestia preferencji, bo jeżeli prezydent dla, jego, dla niego preferencją jest budowa na przykład podwodnego miasta prawda, w jeziorze za wiele milionów, przecież za te pieniądze spokojnie można by wybudować cały taki kompleks y, y, rekreacyjno-leczniczy. Czy oparciu na, na wodach sieczkowych. Jeżeli my wskazujemy, czy ja wskazuję, że są środki unijne, które można pozyskać właśnie na taki cel, bo, bo, bo to jest jakby potwierdzone, byliśmy na spotkaniu konsultacyjnym z, z urzędnikami i potwierdzili, że można to zrobić, tylko kwestia, trzeba chcieć to zrobić, prawda? A te działania prezydenta powodują, że cały czas się opóźnia. To, że wody siarczkowe mamy, już, już dawno było wiadomo, bo, bo, bo to były opracowania y, czy, czy PIGU, czy, czy też pani profesor Reichels Zagiecha na podstawie otworów bizometrycznych. W tej chwili prezydent zbadał jeden ten otwór, tam stałe, stale badał co jakiś czas i potwierdziło tylko to, co myśmy już dawno mówili. Także stoimy w miejscu, bo, bo wykonanie w tym roku prezydent rzeczywiście chce wykonać projekt tam robót geologicznych, ale to jest jeden miesiąc, w jeden miesiąc można zrobić to, w, w dwa, trzy tygodnie można zrobić odwiert. Naprawdę to ten, ten budżet obywatelski mógłby być wykonany, ale w tej chwili, panie redaktorze, czy drodzy państwo, no, wobec sytuacji, jaka nastąpiła, sprawa wód siaczkowych czy zespołu przyrodniczego, czy innych problemów, no jakby zbladła, bo problemem głównym miasta w tej chwili to jest decyzja władz miasta o chęci budowy spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim. No to jest, to trzeci, jest na najważniejszy, to jest, trzeci to, temat, jest to jest, to, to cieszę się, że pan chciał ze mną na ten temat rozmawiać, bo założyliśmy y, społeczny y, komitet nie dla spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zbieramy, zbieramy podpisy, myślę, że już mamy ich około 3000, ale mamy pewne ograniczenia dotyczące jakby czasu i możliwości zbierania. To jest, to jest petycja, którą zamieściliśmy też Proszę mieszkańców Tarnobrzega, e, strona petycjeonline.com, proszę odszukać sobie petycja nie dla spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim i zagłosować. Możecie państwo też anonimowo e, zagłosować, ukryć swoje dane. Jest to bardzo ważne, żeby przedstawić, bo to jest petycja adresowana do pana prezydenta, żeby nie wydał tej decyzji o warunkach środowiskowych, uwarunkowań środowiskowych dla tego przedsięwzięcia, które no, pięknie jest nazwane e, energia dla Tarnobrzega, a to za tym się kryje ta potężna spalarnia e, 148 tysięcy ton, która ma, ma spalać, a przypomnę, no to Nasze śmieci to może jest 3-4% tego, co miało być spalane. I Panie że ja pozwoli Pan, że tylko fragment zacytuję naszej petycji, żeby mieszkańcy Tarnobrzega zdali sobie sprawę, bo też wiemy, zbieramy podpisy. Tarnobrzeżanie w ogóle nie wiedzą nawet o tym temacie, bo Pan Prezydent tak prowadzi procedurę, że wszystko jest utajnione. Ja na przykład śledzę procedurę podobnej instalacji w Kraśniku, gdzie tam na stronie miasta Prezydent wszystkie informacje ukazuje, wszystkie, jest raport środowiskowy, są opinie, konsultacje, każdy dokument, a u nas jest wszystko utajnione. Ale podobnie postępował prezydent Ostrzeszowa, który, no, który po właśnie po powstaniu nie społecznego nie komitetu i po, przy, po przejrzeniu odwrzanie? wszystkich opinii mieszkańców, podjął decyzję o wstrzymaniu takiej inwestycji no, w Ostrzeszowie. No, I nie, nie, to, będzie. nie, będzie, nie ale, będzie spalarni, to, żeby tam żeby... nazywanej elektrociepłownią, prawda? nie będzie tej inwestycji. Panie redaktorze, ja znam historię, bo nas reprezentuje, bo my nie możemy jako stowarzyszenie być no. stroną, tylko Towarzystwo na Rzecz Ziemi, dzięki którego pełnomocnictwu mamy dostęp do, do tych dokumentów. I ja nie jestem optymistą w, w tej sprawie, bo prezydent zdecydowanie i radni miasta, fa, sam fakt ukrywania tego przed społeczeństwem przez dwa lata, to jest już y, dowód kolejny, że nie udostępnia tych. tych ale pozwoli pan, że przeczy... I, i, Poczekaj, Moment, tak, tak. chwileczkę. Zakłady chemiczne, Siarkopol, tak. Tarnobrzeg, do którego. Dokumentów nie było trudno dojść, do, 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 yy, które są publikowane chociażby w Tygodniku Nadwiślańskim. No nie przyjmą, nie o, przyjmą ścieków. Zakłady chemiczne oświadczyły ustami swojego w oficjalnym tak. piśmie, że nie przyjmą ścieków ze spalarni tak. ze względu na ich y, toksyczność, y, obecność metali ciężkich i tak. że, ich, y, że ich oczyszczalnia nie jest przystosowana do tego typu ścieków. To już opinia publiczna zna to, kto oczyści no. to, to jest... te ścieki. To, że to opinia zna, to jest zasługa naszego towarzystwa, bo myśmy ten Rozumiem. dokument upublicznili i pewne informacje Rozumiem. przekazujemy społeczeństwu. Ale mamy tutaj odpowiedź yy, na ten temat. Oni zrobią yy, rodzaj osadnika, będą mieć yy, specjalny basen, że będą gromadzić te, te, te ścieki. I Mówi będą... Pan o odpowiedzi firmy tak, FCC, tak, która ma być ście... inwestorem tak, tego. Tak, tak. I oni będą y, to y, odpompowywać i wywozić. Także kolejne samochody, kolejne ścieki będą wywożone. Przypomnę Państwu, 100 samochodów y, wielkich śmieciarek dziennie tam jest przewidzianych. I jeszcze prawie codziennie pociąg ma tam przychodzić to, proszę Państwa, to są kolosalne, kolosalne ilości śmieci. Pozwoli Pan, że tylko fragment przeczytam. W procesie spalania odpadów oraz ich transportu do powietrza emitowane są groźne dla zdrowia związki pyły, tlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, metale ciężkie, dioksyny. Furany i wiele innych rakotwórczych substancji. Przyczynia się to do rozwoju wielu chorób, w tym przede wszystkim chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i chorób no nowotworowych. Z opublikowanych danych organizacji ekologicznych w ostatnim okresie przeprowadzenie biomonitoringu wokół czterech czynnych spalarni odpadów komunalnych zrel zrelokalizowanych w Czechach, Hiszpanii, Francji oraz Litwie poziom ska skażenia w odległości do 4 km. Od tych instalacji spowodowane emisjami trwałych zanieczyszczeń organicznych i Pireno przekracza wielokrotnie dopuszczalne stężenia wyznaczone dla płodów rolnych, lekości, gleby. Są badania holenderskie, dioksyny w jajkach w okolicy. Także to są naukowe. Tarnobrzeżanie muszą sobie zdać sprawę. Zresztą zdają sobie sprawę, bo od, od, mamy pewne spotkania. Są oburzeni, ludzie są oburzeni, naprawdę. I przerażające jest to, że władze miasta wszystko ukrywają, wszystko, wszystko jest objęte obietnicą tajemnicą. A i, I tu dlatego apelujemy też o, o, o pokazanie władzom miasta, które no pokazały, że nie szanują nas jako obywateli. I jeszcze co jeszcze panie redaktorze, bo przecież myśmy byli przez wiele lat narażeni na, na wpływ prawda, siarkopolu. Ja też jeszcze jeden cytat tylko pan pozwoli. Ale już bardzo krótko, ponieważ bardzo czas krótko, nas, nas minął. Zakładał KSPS, występowały emisje pyłowe krolitu i siarki oraz gazowe fluoru, tlenków azotu, dwutlenku, trójtlenku siarki z produkcji nawozów kwasu siarkowego produktów chemicznych. W kontrolowanym okresie na terenie KZPS występowały normatywne stężenia związków fluorów w powietrzu. Przekroczenia wartości dopuszczalnych wynosiły 275% w roku 93, 131 w 97. No to, to Siarkopol, Siarkopol już już jakby y, został no, unieruchomiony, ale proszę, ponad 200% przekroczenia. Dlaczego mówię o fluorze? Ja w czasie rozmów, podpis, zbierania podpisów spotkałem Pana, który mówił y, na przeróbce i powiedział, proszę Pana, jak ktoś miał wypadek, ktoś złamał rękę, nogę, nie mógł powrócić do zdrowia, kości się nie wzrastały. Dlaczego? Fluor, fluor to jest właśnie niszcze, niszczenie kości, stawów, to jest, to jest związek ogromnie szkodliwy. My nawet o tym, prawda, nie wiedzieliśmy, jako dzieci nas jeszcze by nam fluoryzowano, a myśmy mieli tak potężne skażenie y, 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 fluorem y, y, na, na naszego środowiska, to też i na nerki, na, y, na wątrobę. to wszystko. O... I teraz sobie zadajmy pytanie, Tarnobrzeżanie. Byliśmy przez tyle lat narażeni na takie szkodliwe. W każdej rodzinie jest osoba, która cierpi prawda, na schorzenia kostne czy, czy, czy ruchowe. I to koncepcja właśnie wód siaczkowych. Wręcz te wody się nam należą. Myśmy powinni być tutaj, dostać nawet pieniądze specjalnie na to, żebyśmy mogli się leczyć. Zresztą pieniądze to nie jest problem, bo pan, pan wie, w Bojanowie... Do Polskiego Ładu złożyli wniosek, od razu dostali pieniądze, a nasz pan prezydent oczywiście tego nie robi. Woli budować podne miasto. I do Dziękuję. Zmieszam. Panie Słucham, doktorze. Tak byliśmy i teraz chce się nam zafundować ponownie sytuację tragiczną dla naszego miasta. No nie możemy pozwolić, drodzy państwo, żebyśmy wtedy, kiedy, teraz, kiedy mamy jezioro, piękne, piękne otoczenie, żeby ponownie nasze miasto zostało zatrute. Ja znam dokumenty, no pani inspektor sanitarna pisze do inwestora, zwraca uwagę, że jest tutaj, jest, jest tu plaża, są ludzie, jest środowisko, a inwestor wprost odpowiada, na południowym brzegu jeziora tam nie są żadne planowane rekreacyjne miejsca i to nie ma, nie ma wpływa. Każdy, kto oglądał, e, proszę Państwa, e, tutaj ostatnią prezentację Pana Prezydenta, to może, może zobaczyć, że tam e, przecież e, jest na, na tym, na tym, w tej odległości 450 metrów zaplanowana przez Pana Prezydenta strefa pod bazę noclegową hotele, apartamenty. I obiekty spa. I, 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 to o futurystykach no, no, w dużym no, stopniu. No ale ja panie doktorze, panie wiele. doktorze I, i w tej chwili państw. to jest priorytet. Proszę państwa, musimy zastopować to. Poznaliście, tą poznaliście państwo stanowisko. Z pana Witolda Zycha oraz reprezentowanych przez niego komitetów na temat tych trzech ważnych inwestycji, a zwłaszcza spalarni odpadów komunalnych. Mam nadzieję, że wnioski łatwo z tych opracowań wyciągnąć. Kto zechce poszpera w internecie, znajdzie tę petycję, o której pan doktor mówi. Ja ze swojej strony dziękuję panu za przybycie do studia, dziękuję. za wizytę i do następnego zobaczenia. Mam, mam nadzieję, że że telewizja TFL będzie na bieżąco informować mieszkańców. My jako towarzyszenie nie dla spalarni chcemy informować obywateli o, o rozwoju całej sytuacji. Jest to niezmiernie trudny w tej chwili proces i yy, pokazanie, że w, w dużej ilości Tarnobrzegu. Jeżeli podpiszecie petycję, jeżeli podpiszecie nasze listy, pokażemy, że nie zgadzamy się z, z tym, żeby ponownie Tarnobrzeg był zatruwany i żeby nasze zdrowie, nas i naszych dzieci i przyszłych pokoleń, bo to są długoletnie e, obciążenia dla naszego zdrowia, e, żeby ponownie Tarnobrzeg był zatruwany. Dziękuję. dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.